Powiedz mi proszę, mam jedno pytanie. Usłyszałem kiedyś taką rozmowę, gdzie już mówię coś takiego. No niby nie do końca jest tak najlepiej u mnie, bo nie zarabiam zbyt dużo, bo ta praca nie daje mi satysfakcji, bo w sumie się w niej nie rozwijam i nie spełniam, ale jest okej, bo chociaż pracuję w zawodzie. No i teraz, dlaczego uznajemy wciąż, w momencie, kiedy na świecie wszystko się mocno zmienia, wszystko płynie, nową pracę można mieć co miesiąc, że praca w zawodzie jest czymś takim wow? Dlaczego to dla ludzi jest argumentem, aby zostawać w miejscu, którego nie lubią? Jakby, dlaczego my się wstydzimy, boimy pracować w innym miejscu niż wyuczony zawód? Przecież kiedy wybierasz szkołę średnią, no to masz ile? 15 lat? To co ty wiesz o tym, jak chcesz żyć? Kiedy wybierasz studia, to masz lat 19, 18, to jakie masz mieć pojęcie o tym, co ci da zarobić za 5 lat, w którym się będziesz spełniał i coś pozwoli ci się rozwijać? Jest to absurd w ogóle, wybieranie tak wcześno ścieżki kariery i później najgorsze, trzymanie się tego przez kolejne lata życia, bo kiedyś, wiesz, tam za młodu coś takiego wybrałem i teraz muszę w tym podążać. Totalnie z tym się nie zgadzam, totalnie przeciwko temu protestuję, bo sam widzę, jak duży luz i swobodę mam dzięki temu, że pozwalałem sobie na zmiany tego typu jakby przekonań. Skończyłem liceum biurkiem, studia z transportu inżynieryjne, później pracowałem w MLM-ie, a teraz robię marketing w social media. I jest to bardzo dużo zmian, ale każda taka zmiana powodowała, że czułem się lepiej, bo nie trzymałem się sztywno tych wyznaczonych wcześniej ram. Kiedy zaczynałem wybierać liceum, to faktycznie chciałem być lekarzem, chciałem być osobą, która leczy ludzi, bo wydawało mi się to dobrą pracą pod kątem finansowym. W liceum się nauczyłem, że nie do końca lubię chemię i tak dużo informacji tego typu naraz, więc już bycie lekarzem odpadło. Na transport poszedłem, bo wydawało mi się, że rozwój tej branży jest na tyle duży i zapotrzebowanie na inżynierów w tym zakresie będzie na tyle duże, że bardzo będę mógł fajnie pracować, logicznie myśląc, i bardzo fajnie zarabiać. Ale na transporcie również, kiedy się uczyłem tych rzeczy, dowiedziałem się tego, że to nie jest praca dla mnie, kiedy zobaczyłem ją od środka, przez praktyki, przez rozmowy z ludźmi. I dopiero później, tak jak teraz jestem, na tym etapie życia pasuje mi praca w social media i wykonywanie dla ludzi reklamy w internecie, aby oni dzięki temu zarabiali więcej. To mi się teraz podoba. Ale też nie wiem, co będzie za lat 10, 15, za 5, bo może akurat odkryję, że to jest coś, w czym nie chciałbym do końca się już spełniać i zmienię sobie branżę. I ten luz polecam każdemu, bo on daje taki komfort życia, że nie musisz tego takiego krzyża polskiego czy takiego brzmienia nieść całe życie, że wybrałeś coś będąc nastolatkiem i mając lat 45, dalej potrzebujesz w tym kierunku iść płynnie, bo kiedyś wybrałeś głupio. Więc z mojej strony totalnie zachęcam do tego, żeby wyjść z takiej mentalności, że muszę coś robić w zawodzie, a pomyśleć bardziej o tym, co mi się podoba, co bym chciał robić, czego nie próbowałem nigdy, a może bym chciał. I w tym kierunku ja zawsze sobie to układam i mi się to wtedy bardzo, bardzo podoba i mogę pracować po 12-14 godzin dziennie i nie męczy mnie to przez większość tygodnia. I to jest fajny komfort. Dzięki. Powiedz, co ty o tym myślisz i dlaczego ludzie twoim zdaniem są dalej w takich schematach, że mówią, że będę pracował w zawodzie i łączą to ze szczęściem, które ma niby przyjść.